We Lwowie zakończyły się warsztaty Własna droga do sukcesu. Na zakończenie odbył się egzamin testowy, na podstawie wyników którego i aktywności na zajęciach została wyłoniona grupa 10 uczestników, którzy wezmą udział w drugiej części zajęć w Warszawie. Byłem organizatorem tych warsztatów po stronie ukraińskiej. To była już nie pierwsza edycja, ja mam nadzieję, że nie ostatnia. Robiliśmy to wspólnie z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie i Szkoła Główna Handlowa. Chciałbym zaznaczyć, że po stronie polskiej, też nikt nie mówi, ale po stronie polskiej też jest, ja znam osobę, która tam bardzo dołożyła się do tego projektu, Magdalena Jankowska, chciałbym ją wymienić. I jasna rzecz, że pani wiceprezes Fundacji Ewa Ziółkowska, ona pomaga, ona była na tej pierwszej edycji. Ja bym bardzo chciałem, żeby w roku przyszłym my robiliśmy kontynuację. Mało tego, ja bym bardzo chciałem, żeby te uczestniki, którzy byli w tym roku, żeby później pokazali się do nas na tą następną edycję, przekazali jakąś może wiedzę praktyczną, podzielili się jakimś doświadczeniem, bo ja uważam, że główna cel jest takich projektów, to jest zdobycie wiedzy, która później ma przerosnąć w praktykę, która ma realizować się w realnym życiu. I bardzo bym chciał, żeby ktoś przyjechał później i powiedział, wiecie co, a my dzięki tej wiedzy coś zrobiliśmy i nam wyszło. Bo to by było dla mnie najlepsza nagroda, która by mogła być. To jest pomysł właśnie Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie, żeby rozbudzić u Polaków, którzy mieszkają właśnie na Ukrainie, postawy przedsiębiorcze, bo uważamy, że te postawy przedsiębiorcze są bardzo ważne właśnie w sytuacji, w której państwo się znajdują. Trzeba wszystko wziąć w swoje ręce, prawda? Żeby wziąć wszystko w swoje ręce, to trzeba wiedzieć jak. I ten projekt jest głównie nastawiony, po pierwsze, żeby rozbudzić pomysły na biznes, jaki można prowadzić, a po drugie pokazać, co należy zrobić, jakie należy przeprowadzić analizy, w jaki sposób sporządzić biznesplany, żeby można uruchomić tą własną działalność i co jest ważne, żeby ta działalność nie była zbyt ryzykowna. Bo wiadomo, że ten biznes powinien się udać, więc to ryzyko trzeba ograniczyć do minimum. Muszę podkreślić to duże zaangażowanie. Widać było, że te osoby nie przyjechały tylko po to, żeby być 5 dni we Lwowie, w pięknym mieście i miło spędzić czas, ale to była bardzo trudna, ciężka praca, bo pracowaliśmy od godziny 9 do godziny 18 i wszyscy, pojedyncze może były przypadki, że ktoś nie przyszedł, bo nie mógł, ale wszyscy uczestniczyli w tych zajęciach. To wygląda w ten sposób, że takie szkolenia są bardzo, bardzo korzystne, bo pomijając fakt, że wykładowcy przekazują wiedzę, to jest bardzo ważne, to jest taki clue tego projektu, ale pomimo to ten projekt umożliwia pracę w grupach, czyli oprócz tego, że uczestnik szkolenia otrzymuje wiedzę merytoryczną od wykładowców, no zresztą na bardzo po wysokim poziomie, to jest w stanie automatycznie tą wiedzę przetestować w małej grupie, a także odnieść to do dużych grup poprzez pracę wspólną, taką pracę zespołową. Po drugie, osoba, która już ma pomysł na własny interes, czy prowadzi własny interes, jest w stanie to zderzyć z opiniami innych ludzi, bo nam się zawsze wydaje, że nasz pomysł jest najlepszy, najcudowniejszy, jesteśmy najmądrzejsi i to na pewno musi się udać, a taka ocena w ogóle, praca właśnie w zespole, czy też zderzenie tej pracy zespołowej w ogóle z resztą grupy, może nam udowodnić, albo przynajmniej zwrócić uwagę na jakieś zagrożenia, które niewątpliwie są w każdym projekcie.